Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w nawiązaniu do materiału z kanału Wojna Idei zadamy sobie pytanie, czy mężczyźni są dzisiaj nieudacznikami. Na kanale Wojna Idei ukazał się niedawno materiał, dlaczego młodzi mężczyźni i młode kobiety głosują inaczej. Materiał ten traktuje o tym, że statystycznie młode kobiety głosują częściej, dużo częściej na szeroko pojętą lewicę, natomiast młodzi mężczyźni dużo częściej na szeroko pojętą prawicę. No i autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, z czego to wynika. O ile sama idea uważam, że jest słuszna, żeby szukać powodów różnic społecznych w tych czasach, w których stara się na samych kampaniach informacyjnych, w których rewolucja próbuje osiągnąć swoje cele, skłócając jednych z drugimi, jak najbardziej wszelkie diagnozowanie różnic, kłótni, niezrozumienia społecznego uważam za cenne. Natomiast wydaje mi się, że ten materiał jednak jest aż tak uproszczony, że przekłamuje rzeczywistość naprawdę bardzo znacząco. Dlaczego? Pan Szymon Pękala na kanale Wojna Idei tłumaczy w tym materiale, że powodem jest to, że kobiety mają teraz wolny dostęp do studiów i później pracy zarobkowej. A więc kobiety są według niego beneficjentami, korzystają z tego, że zmieniły się warunki społeczne, otworzyło to dla nich nowe możliwości, no i dlatego one wybierają raczej te partie, które chwalą te nowe możliwości, te partie, które zapowiadają, że raczej będą jeszcze bardziej udostępniały wszystko dla wszystkich. Natomiast, i to jest dosyć dziwne, według pana Szymona Pękali młodzi mężczyźni są zagubieni. Są zagubieni w tym, że teraz kobiety mogą studiować i mogą zarabiać i często zarabiają więcej niż mężczyzna. No i ci młodzi mężczyźni są zagubieni i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, tak streszczając ten materiał, i dlatego głosują na partie, które w jakiś sposób próbują ich dowartościować, pokazać, że to jednak mężczyzna powinien być tą głową rodziny, i na te partie, które raczej sugerują, że ten wcześniejszy model, w którym nacisk kładziono na to, żeby kobieta była matką, a mężczyzna, żeby mógł zarabiać na rodzinę, że ten schemat odpowiada im bardziej i dlatego głosują raczej na te partie, które takie programy prezentują. Jak wspomniałem, o ile bez wątpienia można znaleźć tam elementy prawdy, o tyle uważam, że obraz jest tak uproszczony, że aż bardzo mocno przekłamuje on rzeczywistość. Po kolei, czy kobiety faktycznie profitują z tych zmian społecznych? Bez wątpienia można wykazać elementy, które faktycznie są elementami pozytywnymi, jeśli chodzi o, powiedzmy, zmiany w takim życiu społecznym na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jednak uważam, że powiedzenie, że tak po prostu kobiety profitują, a mężczyźni nie, uważam, że jest szalenie nieadekwatne. Otóż kto głównie profituje? Głównie profitują wielkie korporacje. Z wypchnięcia kobiet na rynek pracy profitują przede wszystkim wielkie korporacje, czyli główni pracodawcy. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, w którym powszechne stało się to, że kobiety pracują zarobkowo, płaca, wartość pracownika na rynku spadła znacząco, praktycznie o połowę. O tym również są opracowania. Jeśli zapamiętam, to podlinkuję materiał pana Petersona, który tą rzecz
omawia. Jest zupełnie naturalne, to znaczy zgodnie z takimi zwykłymi prawidłami rynku, jeśli czegoś jest dwa razy więcej, to po prostu straci to wartość. I tak praca, faktycznie pracownik stracił wartość w tym momencie i doprowadziło to wypchnięcie kobiet na rynek, że praca ludzka straciła na wartości. To znaczy statystycznie rzecz biorąc, o ile właśnie przed tym powszechnym wypchnięciem kobiet na rynek pracy jedna osoba, która pracowała zarobkowo, była średnio w stanie utrzymać, to znaczy zasadniczo, statystycznie była w stanie utrzymać rodzinę. Teraz potrzeba, jest to statystycznie, dwóch osób, które zarabiają na utrzymanie rodziny. A więc kto profituje te same pieniądze w tej chwili statystycznie, wiadomo, że to jest znowu drastyczne uproszczenie, natomiast zgodne z takimi zasadniczymi prawidłami rynku. A teraz, aby uzyskać te same pieniądze, dwoje osób musi pracować. Wcześniej pracowała tylko jedna osoba. Kto profituje? Pracodawca, a przede wszystkim ten wielki pracodawca, który zatrudnia ogromną ilość osób. To oni, to wielkie korporacje z tego profitują, a nie poszczególne osoby. Tym bardziej, że to ta możliwość nie jest już tylko możliwością, tylko jest praktycznie koniecznością. To znaczy, jeśli człowiek chce utrzymać swoją rodzinę, no to poza, oczywiście są prace, są zawody, są zajęcia, które są w stanie, przez które człowiek jest w stanie utrzymać swoją rodzinę, pracując samemu, to znaczy pracując bez konieczności tego, że jeszcze druga osoba musi pracować, aby tą rodzinę utrzymać. Oczywiście, że takie przypadki są, natomiast jest ich faktycznie stosunkowo niedużo i statystycznie w takiej rodzinie dwie osoby muszą pracować, aby rodzinę utrzymać. Nie dajmy sobie wmówić, że hasło napisane nad pewnym słynnym i tragicznym wejściem "praca czyni wolnym", nie dajmy sobie wmówić, że to hasło jest prawdziwe, że tylko człowiek, który zarobkowo haruje przez cały dzień, jest człowiekiem wolnym. Naprawdę nie ma podstaw, żeby tak tą sprawę widzieć. Oczywiście możliwość objęcia pewnego stanowiska, otrzymania pewnego zawodu jest pewną możliwością i gdy taka możliwość się otwiera, można to ocenić jako coś pozytywnego. Ale konieczność pracy dwojga osób w rodzinie, aby rodzinę utrzymać, nie jest korzystne dla nikogo poza tymi, którzy tą pracę oferują, poza tymi, którzy teraz powoli rysują się na horyzoncie jako tacy nowi feudalni panowie, czyli te wielkie, bezwzględne korporacje. To dla nich jest korzystne, nie dla poszczególnej osoby. Popularność psychologów w ostatnich latach, ilość problemów psychicznych, których ludzie doświadczają bardzo często właśnie w tym wieku dojrzałym, wskazuje na to, że na pewno nie jest tak, że jesteśmy jako społeczeństwo szczęśliwi. Mówi się bardzo powszechnie o tym bardzo wysokim poziomie stresu, który oczywiście, że w dużej mierze wynika z tej nieustannej pracy zarobkowej, z tej konieczności nieustannego pracowania. Oczywiście, że przez tą konieczność pracy dwojga osób życie rodzinne na tym cierpi. Oczywiście, że trudno jest wtedy faktycznie mieć rodzinę wielodzietną, w której rodzice o te dzieci się troszczą. Oczywiście, że to utrudnia podstawowe, naturalne ludzkie potrzeby, spełnienie tych podstawowych, naturalnych ludzkich potrzeb. Utrudnia również to, co jest konieczne do przetrwania, dobrego funkcjonowania, rozwoju społeczeństwa, czyli właśnie dużą ilość wielodzietnych rodzin. A więc nie, naprawdę te zmiany, ogólnie rzecz biorąc, nie wolno mówić, czy błędem jest mówić, że te zmiany są na korzyść kobiet. Ojej, te zmiany są na korzyść wielkich, feudalnych panów, a na pewno nie są na korzyść zwykłych ludzi. Drugi punkt, no to czy mężczyźni są tymi zmianami zagubieni, bo to teraz kobiety są na rynku pracy i zarabiają dużo pieniędzy i mężczyźni są zagubieni. Znowu,
Jestem głęboko zszokowanym tym, że na kanale Wojna Idei ukazał się ten materiał właśnie w tej formie. Wydaje mi się, że jest to ten poziom uproszczenia, na jaki ten kanał sobie zwyczajowo jednak nie pozwala. Oczywiście, że możemy stwierdzić kryzys męskości. Jest to rzecz, która, powiedzmy, jest dostrzegalna dla każdego, kto jako tako sprawami takimi socjologicznymi, psychologicznymi, czy w moim przypadku duszpasterskimi się zajmuje. Tak, jak najbardziej można stwierdzić, że mamy do czynienia z takim dosyć zadziwiającym wzrostem liczby osób, młodych mężczyzn, którzy nie potrafią wziąć odpowiedzialności, którzy są niedojrzali. Co to znaczy, że osoba jest niedojrzała? To znaczy, że jest to osoba, która nie potrafi wziąć życia w swoje ręce, która potrzebuje i oczekuje kogoś, kto będzie prowadził tą osobę za rękę. Osoba niesamodzielna, nawet jeśli jako tako potrafi sobie tam sam żyć, to nie potrafi tego życia wziąć w swoje ręce, nie potrafi, nie jest zdobywcą, który wychodzi i tutaj robię to, tak organizuję moje życie, znajduję żonę, zakładam rodzinę, robię po prostu to, co uważam za słuszne. To jest osoba, to mam na myśli przez osobę, która ma mentalność zdobywcy. Po prostu wyznaczam sobie cel, znajduję ten cel, realizuję to, co jest potrzebne, żeby go osiągnąć. Dużo mamy dzisiaj osób, które oczekują, o, chciałbym, żeby było inaczej, o, ja nie umiem, o, jak o to zrobić. I z mnóstwem pretensji do całego świata, do innych. Również na kanale Wojna Idei był materiał o zatrważającej liczbie młodych mężczyzn, którzy określają samych siebie jako osoby żyjące w niedobrowolnym celibacie, czyli nie żyjące w żadnym związku, pomimo tego, żeby chciały. To jest również jakby pewien przejaw tego braku mentalności zdobywcy. Tak jakby ci ludzie oczekiwali, że no, niech to społeczeństwo jakoś nam to załatwi i niech ktoś coś z tym zrobi, a nie ja biorę moje życie w moje ręce. Znowu, nie jest to przeważnie bezpośrednia wina tych osób, brak tej mentalności i nie jest to coś, czego nie da się też zmienić. Natomiast jest to zjawisko społeczne, na które warto zwrócić uwagę i warto zadać sobie pytanie, jakie są jego przyczyny. Natomiast widząc to, danie odpowiedzi, no to dlatego, że kobiety teraz dużo zarabiają. No to przepraszam, ale moim zdaniem naprawdę nie można sobie pozwolić na takie uproszczenie. Może to gdzieś tam psychologicznie jakąś trzeciorzędną rolę moim zdaniem odgrywać, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, przepraszam, ale uważam to za karygodne uproszczenie, karygodny błąd. Nawet nie tylko uproszczenie, tylko błąd, ale przepraszam, powtarzam to już 50 raz. Przechodzę więc do uzasadnienia, co moim zdaniem jest przyczyną i oczywiście uważam, że należy tutaj podać cały szereg przyczyn. Moim zdaniem nie można tego fenomenu, tego zjawiska zrozumieć, nie podając zjawisk, które są przecież widoczne wszędzie. Na całym Zachodzie, w całym świecie zachodnim widzimy przecież walkę z tym mitem białego mężczyzny, z tym mitem tego ojca założyciela. To nawiązuje do ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. To znaczy, ten mit tego białego mężczyzny, który panuje nad tym światem, to jest mit, który jest w tej chwili zwalczany bardzo stanowczo w całej, można powiedzieć, kulturze, czy już antykulturze zachodniej. W Stanach Zjednoczonych widać to bardzo wyraźnie. Tutaj, jeśli będę pamiętał, to podlinkuję na przykład materiał na kanale, Warsaw Enterprise Institute, gdzie pan Wróblewski w wielu swoich materiałach, ale podlinkuję taki, który będzie to, mam nadzieję, w miarę skrótowo opisywał, pokazuje, jak bardzo ta walka jest na Zachodzie ważna dla osób, które mają dzisiaj bardzo znaczące stanowiska. Walka z tymi, którzy w jakiś sposób, powiedzmy, byli postrzegani jako ci zdobywcy i ci, którzy uciskali też innych. Przecież mamy na tych amerykańskich kampusach i w całej kulturze zachodniej ten kult bycia ofiarą.
Przecież w ten sposób właśnie ludzie się promują, że oto my jesteśmy prześladowani, oto my jesteśmy taką grupą, która jest uciskana i jakoś jeszcze się prześcigają w tym, żeby być jak najbardziej uciskanym. Nie można być właśnie tym silnym zdobywcą, to znaczy jest to niepożądane społecznie. Wzorem jest osoba prześladowana, która próbuje się wyemancypować. Wielki ruch BLM, oczywiście w tym duchu całe LGBT, wszystko to oczywiście stoi bardzo, bardzo mocno w związku właśnie z tymi ruchami. Cała ta amerykańska, no już w tej chwili antykultura, myślę, że można tak powiedzieć, tej pogardy wobec tych, którzy są postrzegani jako dawni panowie tego świata. Oczywiście, że to ma ogromny wpływ na to, co się dzieje przede wszystkim na Zachodzie. U nas dociera to na pewno z pewnym opóźnieniem i buforowane przez wiele czynników. Nasza kultura jest inna. O, do tego jeszcze wrócę. Myślę, że nie jest to aż tak ważny czynnik u nas, ale u nas też to zjawisko tego kryzysu męskości jest mniejsze. Natomiast uważam, że nie można wyjaśnić tego zjawiska tak w kontekście całej naszej cywilizacji, całej kultury zachodniej, bo no, oczywiście Ameryka jest byłą europejską kolonią, oczywiście jest ona takim odpryskiem naszej cywilizacji, wielokrotnie już przemielonym, bo jest to raczej cywilizacja wytworzona przez kulturę protestancką, a więc daleki odprysk cywilizacji łacińskiej, natomiast nosi jeszcze pewne jej znamiona, choć oczywiście w tej sytuacji, w obecnej sytuacji, niejako z każdym rokiem już coraz mniej, natomiast bez wątpienia cywilizacyjnie wciąż jest ona bliższa cywilizacji łacińskiej niż jakieś cywilizacje, które zupełnie nigdy nic nie miały z nią wspólnego. Choć można by pewnie dyskutować, ale to zupełnie nie o tym tutaj mówimy. Bez wątpienia ta kultura bycia ofiarą, kultura amerykańskich kampusów uniwersyteckich, stamtąd wyszła ona, no, przeszła wszędzie. Ta kultura promowania wszystkich mniejszości, szukania tych, którzy są prześladowani, kultura promowania tych prześladowanych i prześladowania tych, których uważa się za prześladowców. Ta kultura bez wątpienia sprawia, że społeczeństwo, że młody człowiek, który chłonie te teksty, te wytwory kultury, że młody człowiek wyrabia w sobie mniej lub bardziej takie przekonanie, że dobrze jest być ofiarą, że ta mentalność zdobywcy to nie jest dobra mentalność, że to jest mentalność takich właśnie prześladowców, którzy nie wolą, uciskają i prześladują właśnie. Bez wątpienia nie można o tym zapomnieć. Odsyłam tutaj również do materiału pani Ziętek-Wielomskiej Rządy Wielkiej Matki. Jest to materiał, który traktuje o nowym rodzaju totalitaryzmu, o totalitaryzmie, który jest odpowiedzią na te dawne europejsko-amerykańskie totalitaryzmy w sensie kontekstu kulturowego, czyli z jednej strony taki pruski totalitaryzm, ona określa go jako typowo męski, to znaczy podkreślający racjonalność i dominację siły. I w Stanach Zjednoczonych trochę podobnie właśnie z tym kultem ojców założycieli, ta protestancka kultura z pewnym jednak kultem siły, odpowiedzią według niej na to, czy przechyleniem wajchy dokładnie w drugą stronę jest właśnie ten matczyny totalitaryzm, nowy totalitaryzm, totalitaryzm troski. Ona to naprawdę bardzo pięknie wskazuje, bardzo widoczne w tych ostatnich latach. Wszystko dla waszej troski. Ze względu na troskę o was nie możecie wyjść na zewnątrz. Ze względu na troskę o was my wam powiemy, że musicie zasłaniać twarz i będziemy was skuwać przed blokiem waszym, jeśli wyjdziecie bez maski z waszymi dziećmi na spacer. Ze względu na troskę o was. To matczyny totalitaryzm, gdzie troska staje się rzeczą najważniejszą,
I właśnie, dlaczego matczyny? Matczyna relacja jest relacją wobec dziecka, wobec małej istoty, która jest nieświadoma zagrożenia, którą trzeba się zaopiekować. Gdy jakaś instytucja postanawia być matką dla dorosłych ludzi, to znaczy, że chce ich tak traktować, że będzie ich traktować właśnie w ten sposób, jako osoby niedojrzałe, osoby, które w razie potrzeby trzeba właśnie siłą do czegoś zmusić. To jest ten matczyny totalitaryzm. Odsyłam do materiału pani Ziętek-Wielomskiej. To jest również kulturowo bez wątpienia element tej walki z męskością, to znaczy bez wątpienia cywilizacyjnie znajdujemy się teraz jako całość, jako cywilizacja łacińska i jej odpryski, znajdujemy się w odbiciu tej wajchy w drugą stronę. Od tego prusko-amerykańskiego totalitaryzmu, takiej męskości, totalitaryzmu racjonalności i siły. Racjonalność to też trochę trzeba by wziąć w cudzysłów, ale powiedzmy, że tak on się sam postrzegał. Przede wszystkim totalitaryzm siły, dominacji. Od tego ta wajcha odbija w drugą stronę w totalitaryzm wielkiej matki, jak to pani Ziętek-Wielomska określa. Również podlinkuję ten materiał, a jak zapomnę, to proszę przypomnijcie mi w komentarzach. Jeszcze zanim przejdę do tego, gdzie ta wajcha jest pośrodku, skoro odbija w jedną i w drugą stronę, i naprawdę jako Polacy mamy prawo być tutaj dumni z tego, że nam bardzo często udawało się tą wajchę jako taką utrzymać na środku. Zaraz do tego przejdę, ale powiem jeszcze o jednej przyczynie, którą uważam za bardzo ważną, no dodając jeszcze drugą. Ta pierwsza bardzo ważna to jest system edukacji. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że mamy system edukacji, który promuje bycie uległym, bycie posłusznym, bycie grzecznym i bycie miłym. Mamy system edukacji, który uczy razem chłopców z dziewczynami, ignorując, że dziewczęta dojrzewają szybciej, i promując zachowania, które są bardziej adekwatne, bardziej naturalne, powiedzmy w ten sposób, dla dziewcząt. Czyli pewną ugodowość, pewną łagodność, grzeczność i posłuszeństwo, takie raczej empatyczne posłuszeństwo niż żołnierskie posłuszeństwo, tak bym to nazwał. System, nasz system edukacji bez wątpienia promuje właśnie to. No, nie przez przypadek, nawet bardzo często, znaczy, statystycznie dziewczęta mają dużo lepsze wyniki w szkole, nawet niekoniecznie inteligentniejsze dziewczęta, to znaczy nawet inteligentniejsi chłopcy mają bardzo często gorsze wyniki w szkole od dziewcząt, które tu nie sugeruję, że jest więcej takich albo takich, po prostu również z własnej obserwacji widzę to, że nawet chłopcy, którzy są szalenie inteligentni, zwykle mają gorsze wyniki niż dziewczęta, powiedzmy, że przeciętne, zwykłe, nie wyróżniające się w żaden sposób. Właśnie dlatego, że system edukacji jest tak skonstruowany, że promuje pewną ugodowość, pewną łagodność, posłuszeństwo, co jest bardziej naturalne dla dziewcząt. Co bardzo łatwo, ze względu na to, że chłopcy wychowują się w takim systemie, bardzo łatwo wpycha ich to w pewien marazm. Niepromowanie tej mentalności zdobywcy. Niepromowanie katolickich cnót. Niepromowanie cnoty racjonalności, cnoty męstwa sprawia, że one się nie rozwijają. I bez wątpienia ten system współczesny, system edukacji jest również w pewnym stopniu winny temu kryzysowi męskości, o którym dzisiaj mówimy, który możemy dzisiaj zaobserwować. Obiecałem, że powiem o jeszcze jednej rzeczy, która uważam, że ma duży wpływ na ten kryzys. To są nałogi. Powszechność nałogów, powszechny dostęp do pornografii przede wszystkim. Również inne łatwe nałogi, jak na przykład gry komputerowe. Chłopcy jako raczej wzrokowcy, raczej właśnie nastawieni na rzeczy, na walkę, zdobywanie, łatwiej wpadają w nałogi. To też na statystykach dosyć dokładnie widać, że jest więcej, jeśli chodzi o różne uzależnienia, to przeważnie chłopców jest więcej niż dziewcząt. Odsyłam na przykład do naszego materiału Wolność i smartfon z 13. Konferencji Edukacji Klasycznej, gdzie pani psycholog Bogna Białecka nam to wyjaśniała. A więc bardzo łatwo jest w tej sytuacji. Ten system edukacji nie daje wyzwań dla chłopców, nie promuje praktykowania cnoty męstwa, nie promuje takiej mentalności zwycięzcy. Ten system w połączeniu z powszechnością, łatwością dostępu do środków uzależniających
bardzo łatwo wpycha młodego człowieka w różnego rodzaju uzależnienia. Jeśli jest to pornografia, no to jest to uzależnienie szalenie niebezpieczne, dewastujące te najważniejsze ludzkie władze, najważniejsze, powiedzmy takie najbardziej gwałtowne, dewastujące zdolność właśnie do stworzenia zdrowej relacji z drugą osobą, ale też inne nałogi mniej lub bardziej szkodliwe. Bez wątpienia te rzeczy odgrywają tutaj rolę, więc jest bez wątpienia całe spektrum rzeczy i naprawdę jestem w szoku, że Wojna Idei pozwoliła sobie na takie uproszczenie, wskazanie na moim zdaniem zupełnie trzeciorzędną rzecz jako na przyczynę tego kryzysu, który teraz widzimy. No ale teraz jeszcze obiecane wyjaśnienie, jak to należy zrobić, żeby było dobrze, jak tą wajchę ustawić po środku, o której mówiłem wcześniej, pomiędzy tymi dwoma totalitaryzmami. Co jest odpowiedzią? Odpowiedzią jest zdrowy rozsądek, odpowiedzią jest cywilizacja łacińska, to znaczy cywilizacja łacińska wypracowała już odpowiedzi na te palące pytania. A więc, czego potrzebujemy? Potrzebujemy zdrowego rozsądku, który dostrzega zarówno wartość tych takich bardziej macierzyńskich cech, jak i tych ojcowskich, który dostrzega wartość rodziny i promuje również rodzinę. Potrzebujemy systemu, który dostrzega zarówno wartość państwa, jak i ogromną wartość wolności osobistej obywatela. Potrzebujemy systemu, który dostrzega wartość poszczególnej jednostki, to, że ona ma cel przerastający nawet społeczeństwo, ten cel ostateczny, ten cel nieskończony, czyli systemu, który promuje rozwój tej jednostki ponad wszystko inne. To jest właśnie cywilizacja łacińska. Rozwój człowieka, rozwój cnót, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, oczywiście cnoty boskie, wiara, nadzieja i miłość. Formowanie człowieka w tym kluczu tworzy ludzi wolnych i silnych. Ludzi, którzy nie są skłonni do tego, żeby tworzyć jakieś totalitaryzmy, jeden czy drugi, tylko właśnie z racji, że są ludźmi wolnymi i silnymi, to chcą też takich ludzi tworzyć dalej, chcą stworzyć system, który umożliwi ludziom bycie właśnie takimi ludźmi. To jest system cywilizacji łacińskiej. Do tego służy edukacja klasyczna, którą my praktykujemy w naszej szkole. Odsyłam do materiałów na naszym kanale w playliście w szkole Akwinaty, gdzie wyjaśniam, jak wygląda wychowanie młodego człowieka właśnie w duchu edukacji klasycznej, w duchu katolickich cnót, po to, żeby formować młodych, silnych i wolnych ludzi, którzy będą w stanie stawić czoła tym nowym i starym i jakimkolwiek innym totalitaryzmom, stawić czoła, pokonać je i krzewić prawdziwą katolicką cywilizację, cywilizację łacińską, cywilizację, która prowadzi człowieka do doskonałości, która tworzy wolnych i silnych ludzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.